Witamy Was, drodzy przyjaciele, jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby Wam mówić o żywym Chrystusie, którego realnie doświadczyliśmy w naszym życiu. Przyjaciele, ja nazywam się Mateusz Wnukowski i 10 lat temu osobiście doświadczyłem spotkania z żywym Bogiem. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć trochę o poczuciu bezpieczeństwa. O czym jest Twoje poczucie bezpieczeństwa? Wiecie, przyjaciele, ja przez kilka lat się zastanawiałem, co jest naprawdę tak moim poczuciem tym bezpieczeństwa. Dlaczego ja mogę czuć się bezpieczny? Żyjemy w świecie, żyjemy w kraju, gdzie cały czas panuje lęk, panuje to, że ludzie cały czas się boją czegoś, boją się wirusa, boją się różnych wojen, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć o prawdzie, o tym, że Ty możesz być realnie zjednoczonym z Bogiem, że Ty realnie możesz z Nim być jedno. I wiecie, ja jeszcze 10 lat temu chodziłem sobie tutaj po Warszawie, sobie rozmyślałem o Chrystusie, kim on w ogóle jest. Pewnego dnia w telewizji usłyszałem Ewangelię o tym, że Chrystus jest realny i postanowiłem sprawdzić to, czy On rzeczywiście jest realnym Bogiem. I tak jak Wam mówiłem, ja wcześniej nie czułem się bezpiecznie poprzez lęki, które miałem, poprzez to, że byłem bardzo zakompleksionowanym człowiekiem. Ale kiedy ja przyszedłem do Jezusa, to powiedziałem: Jezu, chcę Ciebie poznać takim, jaki Ty jesteś naprawdę. I tam 10 lat temu w moim pokoju zawołałem do Niego i spotkałem się z Nim osobiście. Nie mówię Ci dzisiaj żadnych sloganów, mówię Ci o realnym życiu, o Chrystusie, który jest naprawdę realny. Ja kiedy byłem religijnym człowiekiem, ja myślałem, że Chrystus nie jest w ogóle realny, że to jakaś bozia, że to jakieś figurki, że to jakieś obrazki, ale kiedy 10 lat temu przyszedłem do Jezusa, On uczynił mnie nowym człowiekiem i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby Wam mówić o tym, że potrzebujesz narodzić się na nowo. Kiedy Ty oddasz swoje życie Jezusowi, kiedy Ty uznasz Go za Pana swojego życia, to zobaczysz, że Twoje poczucie bezpieczeństwa będzie na większym levelu, ponieważ Chrystus, tylko Chrystus może dać Ci prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ kiedy Ty wiesz o tym, że jesteś zbawiony, śmierć i różne rzeczy, które są destrukcyjne dla Ciebie, nie będą miały wpływu. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy Wam głosimy to, że możesz się z nim spotkać i będziesz całkowicie bezpieczny. Ja czuję się bezpieczny, ponieważ wiem, że po śmierci pójdę do nieba. Wiem, że On jest ze mną i mogę iść przez ten świat i zwyciężać na tym świecie i dokonywać wspaniałych rzeczy, ponieważ wiem, kim jestem. Jesteśmy tutaj, żeby Wam tutaj to mówić, że Chrystus realnie zmienił nasze życie, że On jest prawdą, że prawda wyswobodziła nasze życie i może wyswobodzić też dzisiaj Twoje życie. Zostań z nami, posłuchaj tego, co będziemy dalej głosić do Was.